witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z matematyką na poziomie rozszerzonym, a konkretnie na tym spotkaniu zajmiemy się geometrią trójkąta. Zapraszam. Analizując arkusze rozszerzone z matematyki, można by było pokusić się o takie stwierdzenie, iż planimetria jest najtrudniejszym elementem dla ucznia, aby zdać maturę rozszerzoną z matematyki na super poziomie. Planimetria, dlaczego stanowi problem? Ponieważ młodzież często nie zauważa różnych związków miarowych w trójkącie, na tym spotkaniu zajmujemy się samą geometrią trójkąta i żeby przystąpić do matury rozszerzonej, to nie dość, że musisz umieć to wszystko, co na podstawę, to jeszcze musisz umieć zastosować właśnie w zadaniach twierdzenie sinusów czy też kosinusów. Bardzo często bywa zadanie, gdzie trzeba to twierdzenie wykorzystać, ale nie tylko, bywają trudne zadania na dowodzenie, na podobieństwo, z tym młodzież ma problem, dlatego ja na tym spotkaniu wybrałam takie zadania, które myślę warte są, żeby na nie zwrócić uwagę, przygotowując się do matury z matematyki, do matury rozszerzonej. Zapraszam Cię do rozwiązywania razem ze mną tych zadań, które na to spotkanie przygotowałam. Zadanie numer 1. W trójkącie ABC bok BC jest 2 razy dłuższy od boku AC, a podstawa AB ma długość 3 pierwiastek z 7 oraz kąt ACB ma miarę 120 stopni. Oblicz długości pozostałych boków oraz długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Ja oczywiście gotowy tutaj mam rysunek, narysowałam trójkąt i ten trójkąt tutaj wprowadziłam oznaczenia wierzchołków ABC. Zaznaczyłam na trójkącie, że długość tej podstawy AB wynosi 3 pierwiastek z 7 i zaznaczyłam ten kąt 120 stopni. Natomiast nie zaznaczyłam jednej rzeczy, bo chciałam to zrobić już w trakcie analizy zadania. Podane jest w treści, że bok BC jest 2 razy dłuższy od boku AC. Czyli w takich sytuacjach ten krótszy bok ja oznaczam x-em, a ten 2 razy dłuższy, no to będzie 2x. Dobrze? I mamy policzyć długości pozostałych boków, czyli AC mam znaleźć i BC. No jak znajdę AC, oczywiście x-a, no to tym samym też znajdę za chwileczkę wtedy BC, długość tego boku BC oraz długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli mała literka R. Ja tego okręgu tutaj nie rysowałam, ponieważ no nie jest to istotne, żeby w tym zadaniu okrąg narysować. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie ten okrąg narysować, ale i tak trzeba zacząć od początku, czyli najpierw trzeba wyznaczyć tą długość x. Jak to zrobić? Oczywiście widzimy, że skoro mamy bok, naprzeciwko tego boku mamy podany kąt i mamy jeszcze podaną pewną zależność pomiędzy tymi dwoma pozostałymi bokami, to dobrze jest zauważyć, że fajnie byłoby wykorzystać właśnie twierdzenie kosinusów. Otóż, dlaczego kosinusów? Ponieważ w twierdzeniu sinusów, gdybyśmy chcieli je wykorzystać, to musielibyśmy mieć albo duże R, czyli promień okręgu opisanego na tym trójkącie, albo musielibyśmy mieć dwa kąty, albo jakąś informację o kątach. Natomiast my mamy tylko jeden kąt podany. To jeżeli masz podany jeden kąt, to tak od razu musisz skojarzyć, a być może twierdzenie kosinusów. Zarówno sinusów, jak i kosinusów twierdzenia są bardzo fajne, ponieważ je możesz stosować w dowolnym trójkącie. Tak jak tutaj na rysunku jest to trójkąt, oczywiście rozwartokątny. Więc będziemy rozpisywać. I tak, zaczynamy od tego boku rozpisywać, który leży naprzeciwko tego kąta. Czyli 3 pierwiastek z 7 do kwadratu to się równa. Drugi bok to jest x do kwadratu, dodać kolejny bok, 2x do kwadratu, odjąć. Dalej w twierdzeniu kosinusów jest podwojony iloczyn tych dwóch boków leżących przy kącie 120 stopni, czyli x razy 2x razy kosinus 120 stopni. Z tego równania oczywiście widzimy, że mamy jedną niewiadomą x, na pewno x-a wyliczymy. No to podnosimy do kwadratu. Tutaj 3 do kwadratu to mamy 9, razy 7 to jest 63, to się równa x kwadrat, dodać. Tutaj będzie 4x kwadrat, odjąć. Tu jak pomnożymy, będziemy mieć oczywiście też 4x kwadrat. I teraz razy kosinus 120 stopni. Pamiętasz, że jest to ćwiartka druga. Kłaniają nam się wzory redukcyjne. I teraz, jeżeli jest ćwiartka druga, to wiemy, że kosinus w drugiej ćwiartce jest ujemny, czyli na pewno będzie minus kosinus i dopełniamy do 180 stopni. Czyli 180 odjąć ile, żeby wyszło nam 120? No oczywiście musimy odjąć 60 stopni. Dlatego mamy minus kosinus 60 stopni. Pamiętaj, wzory redukcyjne, czyli elementy trygonometrii, no niestety są potrzebne do twierdzenia sinusów, czy też kosinusów, tak jak tutaj, nie? No więc
lecimy dalej. 63 to się równa. Tu będziemy mieć 5x kwadrat minus 4x kwadrat razy. I tu mamy minus 1 druga. Mam nadzieję, że pamiętasz wartości funkcji trygonometrycznych dla tych szczególnych kątów. Jeżeli nie, oczywiście to jest wszystko w tablicach, także nie ma problemu. I tu będziemy mieć 63, to się równa 5x kwadrat, minus i minus da nam plus, to się nam skróci i będzie 2x kwadrat. Czyli 7x kwadrat to 63, podzielę przez 7 i dochodzimy do wniosku, że x kwadrat to jest po prostu 9. Jak my to spierwiastkujemy, to nam wyjdzie, że x równa się 3. Oczywiście jesteśmy w geometrii, więc nie musimy rozpatrywać w przypadku, że x będzie minus 3, no bo wiadomo, w geometrii boki muszą być liczbami dodatnimi. No i teraz ja już mogę wywnioskować, skoro tak, to ja już mogę powiedzieć, że mój bok AC ma długość właśnie 3, natomiast mój bok BC ma długość 2 razy 3, czyli 6. Czyli już pewien element zadania mamy za sobą, wyliczyliśmy boki. Natomiast teraz przechodzimy do drugiej części zadania, czyli promień okręgu wpisanego. I teraz tak, jeżeli zobaczysz w zadaniu informację o promieniu okręgu wpisanego, czy też opisanego, to musisz skojarzyć, że było takie, był taki wzór na pole, w którym możemy wykorzystywać promień okręgu wpisanego, jak i inny wzór na pole trójkąta, w którym możemy wykorzystywać długość promienia okręgu opisanego na trójkącie. Oczywiście, że tu mam wpisane, więc ja ten wzór napiszę, że pole trójkąta to się równa R razy P. I teraz przypomnijmy sobie, no pole trójkąta wiadomo, trzeba będzie policzyć, natomiast małe p to jest nic innego jak połowa obwodu. Więc skoro tak, no to piszemy 1 druga i teraz obwód. Do obwodu bierzemy 3 plus 6 plus 3 pierwiastki z 7. Czyli jednym słowem będziemy mieć, te dodamy 9 plus 3 pierwiastki z 7 nad 2. Więc tą po prostu literkę P, małe P, już mamy policzone. Zostaje nam pole trójkąta. No to teraz tak, pole trójkąta, też warto wiedzieć, że pole trójkąta można różnymi wzorami obliczać. Ale jak masz kąt, to najpiękniejszy wzór, jaki nam się może trafić, to jest 1 druga i teraz iloczyn tych boków leżących przy tym kącie, długości tych boków, czyli 1 druga razy będzie nasze x, to jest 3, razy nasze 2x, to jest 6, i razy sinus 120 stopni. Po prostu w tym wypadku. Czyli będziemy mieć, tu sobie skrócimy, to będzie 1 i tu będziemy mieć 3. Czyli 3 razy 3 to jest 9 razy sinus 120 stopni. To jest oczywiście ćwiartka druga, ale sinus w drugiej ćwiartce jest dodatni, więc dalej zapiszemy sinus z tym, że 60 stopni. No i to się równa 9 razy pierwiastek z 3 nad 2, to jest sinus 60 stopni, czyli zapiszemy 9 pierwiastków z 3 nad 2. I takie nam wyszło pole trójkąta. I teraz już mamy wszystko, żeby wykorzystać ten wzór. No to wykorzystujemy. Może ja zapiszę najpierw to R razy P, czyli u mnie to będzie 9, dodać 3 pierwiastki z 7 nad 2 i razy R, to się równa pole trójkąta, u mnie to są 9 pierwiastków z 3 nad 2. Pomnóżmy obustronnie razy 2, bo wtedy nam się ta dwójka skasuje i zapiszemy 9 dodać 3 pierwiastki z 7 i to R, to się równa 9 pierwiastków z 3. No dzielimy przez ten nawias. Widzimy już, że będziemy musieli usuwać niewymierność, więc ja zapiszę tutaj 9 pierwiastków z 3 podzielone przez 9 dodać 3 pierwiastki z 7 i usuwamy niewymierność, czyli mnożymy przez liczbę sprzężoną do mianownika, czyli 9 minus 3 pierwiastki z 7 i na dole 9 minus 3 pierwiastki z 7. To się równa. Tu wymnażamy, czyli mamy 81 pierwiastka z 3, minus tu mamy 9 razy 3, to będziemy mieć 27, z tym, że pierwiastek będzie 3 razy 7 z 21. I to podzielone przez, tutaj zastosujemy oczywiście wzór skróconego mnożenia, czyli a kwadrat po zwinięciu minus b kwadrat, czyli 9 do kwadratu to jest 81 minus, i tu mamy 3 do kwadratu to 9 i 9 razy 7, no to mamy 63. Czyli dalej, to się równa, górę przepiszemy sobie, natomiast tutaj na dole sobie obliczymy 81 minus 63, no to będziemy mieć 18. I teraz, skoro nam wyszło 18, widzimy, że warto by było wyłączyć przed nawias może dziewiątkę, ona by nam się skróciła z tą 18, czyli z góry zabieram dziewiątkę, zostanie mi 9 pierwiastków z 3 minus
3 pierwiastki z 21 i to podzielone przez 18. Skracamy sobie tutaj przez 9, to będzie 2 i ostatecznie mamy taki wynik. 9 pierwiastków z 3 minus 3 pierwiastki z 21 podzielone przez 2. I to jest oczywiście wyznaczony promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Proszę, jeszcze raz powtarzam, tutaj można zrobić rysunek, można to kółeczko tutaj wpisać ładnie, prawda? Ale nie ma potrzeby, jeżeli wiesz z jakich właśnie wzorów tutaj skorzystać. Bardzo cenną, bardzo cenna uwaga dla Ciebie to jest to, żebyś pamiętał o różnych wzorach na pole trójkąta. Zadanie numer 2. Ramię AC i podstawa AB trójkąta równoramiennego mają odpowiednią długości 25 cm oraz 30 cm. Przedstawiłam to na rysunku. Przez środek okręgu wpisanego w ten trójkąt poprowadzono prostą równoległą do AB, przecinającą ramiona trójkąta w punktach K oraz L. Zaraz to poprowadzimy i teraz podpunkt A na razie będziemy robić. Oblicz stosunek pola trójkąta, czyli pola trójkąta ABC, mamy policzyć stosunek, czyli kreska ułamkowa, stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta KLC. I to jest pierwsza część zadania, więc najpierw się tym zajmiemy. Po pierwsze, prowadzimy prostą równoległą do podstawy AB i przechodzącą przez środek tego okręgu wpisanego. Jest tutaj konieczne w tym zadaniu, żeby ten okrąg narysować, no żeby tą prostą można było poprowadzić, prawda? No bo bez tego, no jak zrobimy? I teraz ona nam przecina boki tego, konkretnie ramiona tego trójkąta w punktach K oraz L. I teraz naszym zadaniem będzie policzyć pole trójkąta ABC, później policzyć pole trójkąta KLC i podzielić, albo też podejść do tego troszeczkę inaczej. Może zaczniemy sobie oczywiście od pola trójkąta naszego ABC. Jak wiemy, żeby policzyć pole trójkąta, tym bardziej jest to równoramienny trójkąt, prowadzimy wysokość. Tak się składa, że jak ja poprowadzę tą wysokość, może tutaj poprowadzę ładnie, to wiemy o tym doskonale, że środek tego okręgu wpisanego w ten trójkąt leży na wysokości. Tak jest, dlatego że jest to trójkąt równoramienny. Czyli tutaj przez ten środek oczywiście wysokość będzie przechodziła. I popatrzmy, co nam to daje. Daje nam to to, że tu jest promień. Promień, dlatego że, jak wiemy, do punktu styczności promień pada pod kątem prostym. Do każdego boku, tylko że w tym momencie analizujemy podstawę. Tu jest promień, a jak ja całą wysokość policzę, czyli tutaj całą wysokość oznaczę literką standardowo H, tak jak to jest wysokość w trójkącie, to później będę mogła coś zrobić, prawda? Więc tak, cała wysokość to niech będzie tutaj oznaczone przeze mnie H, małe H. I teraz, no jak policzyć małe H? Oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, ponieważ wiemy, że wysokość w trójkącie równoramiennym, ta jedna wysokość, ta główna wysokość w tym trójkącie pada na połowę tego boku, prawda? Dzieli tą podstawę na dwie równe części, czyli tu jest 15. A więc policzmy sobie tą wysokość i mamy tak, h do kwadratu, dodać 15 do kwadratu równa się 25 do kwadratu. I mamy dalej, h do kwadratu, dodać 15 do kwadratu to jest 225, równa się 25 do kwadratu to jest 625. Jak to przeniesiemy, to będziemy mieć tutaj po tej stronie 400, jak spierwiastkujemy h, wyjdzie nam 20. Czyli wysokość h mamy, ona wynosi 20. Skoro tak, to teraz popatrz, pasowałoby, żebyśmy, w zasadzie wystarczyłoby, żebyśmy policzyli ten promień okręgu wpisanego, bo wtedy moglibyśmy wywnioskować, ile wynosi z kolei ta wysokość w trójkącie, tym KLC, bo ten trójkąt ze względu na to, że tu jest prosta równoległa poprowadzona, to on też będzie równoramienny. A nawet pokusimy się o lepsze jeszcze stwierdzenie, te dwa trójkąty, ten duży i ten mniejszy, będą trójkątami podobnymi, a z podobieństwem coś dalej jest związane. A więc zaczniemy może od policzenia tego R, czyli promienia okręgu wpisanego w trójkąt. Ja przypomnę, że na promień okręgu wpisanego w trójkąt jest taki wzór w zasadzie związany z polem trójkąta, że pole trójkąta to się równa R razy P. Czyli to jest iloczyn promienia i połowy obwodu. A więc, no, musimy sobie pole trójkąta policzyć. Czyli pole trójkąta, ja mam na myśli oczywiście pole trójkąta ABC na razie, bo tym się zajmujemy. Czyli to będzie 1/2 razy podstawa 30
i wysokość 20. Czyli tu sobie skrócimy i będziemy mieć po prostu 300. Czyli tyle wynosi pole trójkąta 300. Teraz mała literka P, mówiąca nam o połowie obwodu, to będzie 1/2, a nasz obwód to jest oczywiście 25 plus 25. To mamy 50 plus 30, czyli będziemy mieć 80 i 1/2 z 80, to jest 40. A więc podstawiając pod ten wzór, mamy tak, że 300 to się równa R razy 40. Jak podzielimy przez 40, to uzyskujemy, że R to się równa 0,34 po skróceniu 15/2, a jak ktoś woli 7,5. Oczywiście to jest wszystko wyrażone w centymetrach, bo takie były jednostki. I teraz co mi to dało? Dało mi to teraz to, że ja mogę moją jakby tą wysokość, ja ją nazwę H1, to jak widać na rysunku moje H1 to jest wysokość w tym trójkącie KLC, to tą wysokość mogę policzyć w taki sposób, że od H odejmę ten promień. Czyli od 20 odejmę ten promień 7,5, co mi wyszło, co oczywiście da mi 12,5. I teraz za chwileczkę będziemy tłumaczyć, po co mi to było potrzebne. Popatrz, zapiszemy sobie, że trójkąt KLC jest podobny do trójkąta ABC. I teraz dlaczego jest podobny? On jest oczywiście podobny na mocy tego, że wszystkie kąty są równe, czyli na podstawie cechy kąt. Myślę, że nie trzeba tego aż tak bardzo tłumaczyć. Ja to zapiszę tutaj w postaci takiej, że zaznaczę, że ten kąt jest alfa i ten kąt w tym trójkącie jest odpowiadający, bo proste równoległe, prawda? Ten kąt odpowiada. Następnie ten kąt jest też alfa, no bo to był przecież trójkąt równoramienny, to tutaj też jest kąt alfa. No i ten kąt u góry mają wspólny, to już nie będę rysowała po tym naszym tutaj rysunku, prawda? Czyli jak mamy dwa kąty równe, no to wiadomo, że te pozostałe kąty też są równe, te trzecie, a więc te trójkąty są podobne. I co mi to teraz mówi o tym, że te trójkąty są podobne? Otóż tak się składa, że skoro są podobne, to pamiętamy, że możemy policzyć skalę podobieństwa, tak? Ja napisałam, że one są podobne w skali. I teraz uwaga, tą skalę oznaczamy literką K. Jak ja mówię, że trójkąt KLC jest podobny, to znaczy, że będę najpierw brała bok z trójkąta KLC. Ja w zasadzie nie wiem, ile ten bok wynosi. Tego też nie policzyłam, ale mam dla niego wysokość. A podobieństwo dotyczy wszystkich boków, wysokości, wszystkich odcinków poprowadzonych w trójkącie. A więc moja skala podobieństwa to będzie H1 do H. Czyli biorę wysokość z małego trójkąta do wysokości z dużego trójkąta. Czyli u mnie to będzie 12,5 do 20. No więc możemy sobie to oczywiście pomnożyć razy 2 chociażby, czyli mamy 25 tutaj 40 i po skróceniu przez 5 mamy 5 ósmych. Tyle wynosi ta skala podobieństwa. I teraz oczywiście wiemy, że skoro skala podobieństwa jest 5 ósmych i to jest podobieństwo boków, tak, to teraz weźmiemy, pamiętamy, że był taki wzór, że pole trójkąta, no i skoro ja zaczęłam od tego mniejszego, no to konsekwentnie KLC do pola trójkąta ABC równa się K do kwadratu. Tylko pamiętaj, nie możesz teraz zmienić, bo ja poprosiłam, żeby było na odwrót, ale nie możemy zmienić w stosunku do tego, co zapisaliśmy, bo to trójkąt KLC zapisałam, że jest podobny do trójkąta ABC. Oczywiście mogłabym na odwrót, ale już tak zaczęłam, to już kontynuuję. I to się równa u nas, ten stosunek tych pól, to będzie nasze 5 ósmych do kwadratu, czyli 25 sześćdziesiątych czwartych. A teraz, o co prosiłam w podpunkcie A? O to, żeby policzyć stosunek pola trójkąta ABC do pola trójkąta KLC. No i to oczywiście będzie odwrotność tego, czyli mamy liczbę 64/25. I to jest odpowiedź do podpunktu A. W podpunkcie B mamy obliczyć pole figury F. To się równa F1 minus F2, gdzie F1 jest kołem opisanym na trójkącie KLC, zaś F2 jest trójkątem KLC. Ja zapisałam to na tablicy, ale pozwoliłam sobie i zostawić ten rysunek, który był wcześniej, i zrobić jeszcze jeden rysunek, żeby to było lepiej widać. Oczywiście przerysowałam trójkąt KLC, opisałam na nim okrąg, po to, żebyśmy teraz zobaczyli faktycznie, że ta figura F to jest to, co ja zamalowałam na czarno. Jak widzisz, od koła tutaj odjęliśmy ten trójkąt
i tak jakby wycięliśmy dziurę na trójkąt i zostały nam te obszary. I pola tych obszarów to będzie właśnie to pole figury F. Ale żeby to zrobić jak najprościej, to najprościej będzie zrobić to w ten sposób, że pole figury F to jest nic innego od pola tego koła, odejmiemy pole trójkąta KLC. I teraz wszystko ładnie, bo pole trójkąta KLC moglibyśmy za pomocą podpunktu A sobie szybko poradzić, ale problem mamy z tym polem koła, dlatego że do pola koła potrzebny promień. A z promieniem powinien nam się skojarzyć wzór na pole trójkąta, że pole trójkąta to jest A razy B razy C podzielone przez 4R. I z tej zależności wyznaczymy promień. A jak wyznaczymy promień, no to już będziemy później liczyć pole. Ale żeby tą zależność wykorzystać, to ja muszę pole tego trójkąta KLC policzyć. Ale najpierw w ogóle muszę mieć te boki ABC wszystkie. Zatem popatrzmy, wracamy na ten rysunek. Ja tutaj na rysunku zaznaczyłam, że odcinek KS ma taką samą długość jak odcinek SL i Y zapisałam. Dlatego, że jest to trójkąt równoramienny i wysokość ta w trójkącie równoramiennym pada na połowę. I teraz z podobieństwa wyliczymy sobie naszego Y. Czyli trójkąt powiedzieliśmy w podpunkcie A jest KLC, podobny do trójkąta ABC. Zatem H1 do H ma się tak, bo biorę H1 tu do H, ma się tak jak to, czyli u mnie 2Y, ten bok z tego małego trójkąta, do odpowiedniego boku z dużego trójkąta, czyli do 30. No to podstawiamy. 12,5 do naszego 20 ma się tak jak 2Y do 30. No i teraz mnożąc chociażby na krzyż, mogłabym tutaj otrzymać, że będę miała 2y razy 20, to mam 40y, to się równa. I tutaj 12,5, no możemy napisać w sumie 12,5 razy 30. Po jednej stronie i po drugiej jest wielokrotność, tutaj mamy, tu mamy 30, tu mamy 40, wielokrotność dziesiątki, więc mogę sobie podzielić przez 10, czyli jednym słowem po zerze skasować. I mam, że 4y to się równa, 3 razy 12,5 to mamy 37,5. Jak podzielę przez 4, to uzyskam, że y moje to będzie 37,5/4. No to myślę, że wygodnie nam tutaj będzie oczywiście to pomnożyć razy 2. Jak ja to pomnożę razy 2, to będę miała 75/8. Tyle wynosi moje Y. A teraz już widzimy, że nasz bok KL na naszym rysunku, czy tu patrzymy, czy tu w tej chwili, to jest 2 razy Y. Czyli będziemy mieć 2 razy 75/8, czyli będziemy mieć 75/4. Na razie zostawmy w ułamkach. Oczywiście nie koniec, bo jeszcze potrzebuję tego drugiego boku, czyli boku CL, czyli od C do L. Może wprowadźmy sobie literkę T i to będzie to samo co tutaj, też literka T. Policzmy długość tej naszej literki T. Oczywiście możemy stwierdzenia Pitagorasa zrobić, ale myślę, że z podobieństwa podobnie będzie najprościej chyba. Czyli znowu bierzemy, że H1 do H, czyli ta wysokość z małego do wysokości z dużego ma się tak jak ten bok z małego, czyli T, do tego boku z dużego, czyli 25. Czyli mamy znowu H1 to 12,5, bo to przepisałam z poprzedniego podpunktu, do H, czyli do 20, ma się tak jak T do 25. No możemy pomnożyć oczywiście tutaj sobie, pomnożyć sobie na krzyż jak najbardziej, czyli będziemy mieć, że 20T to się równa 25 razy 12,5. Zarówno to, jak i to dzieli się przez 5, no to podzielmy obustronnie przez 5, czyli będziemy mieć, że 4T to się równa 5 razy 12,5. No i teraz pasowałoby nam to pomnożyć, czyli 4T to się równa. 5 razy 12, no to mamy 60 i 5 razy 0,5 to jest 2,5, czyli będziemy mieć 62,5. Podzielimy przez 4 i mamy, że nasze T to będzie 62,5/4, tak? I rozszerzymy sobie może razy 2 znowu, czyli będziemy mieć 125 razy 2 to będzie 8. No takie nam wyszło te 125/8, czyli wniosek u nas teraz, że bok CL ma taką samą długość jak bok KC, CL, KC i to jest po prostu 125/8. Dobra, no to teraz już w zasadzie możemy napisać pole trójkąta, czyli zapiszemy sobie może pole trójkąta KLC, standardowy wzór, możemy tutaj różne możliwości, ale może weźmy standardowy wzór, czyli 1/2 razy podstawa, czyli nasze 2Y
nasze 2y, czyli kl, to jest 75/4 i razy nasza wysokość tego trójkąta, to jest nasze h1. h1 to było 12,5. 12,5, to zostawmy w takiej postaci, czyli to się równa. Tutaj no niestety zapiszemy 75/8 razy 12,5 i myślę, że będziemy musieli tu chyba zamienić na ułamek zwykły, ze względu na to, żeby nam się to fajnie liczyło, czyli zapiszemy 75/8 razy 12,5, to napiszemy sobie 25/2. No niestety, ze skracaniem jest problem, więc weźmiemy może kalkulator i będziemy sobie to mnożyć, czyli 75 razy 25, to będziemy mieć 1875 nad 16. No niech będzie takie pole trójkąta KLC, no co poradzimy, nie? No to teraz pole koła, ale żeby mieć pole koła, no to najpierw musimy oczywiście wyliczyć ten promień, czyli postawiamy, pod pole trójkąta postawimy 1875 nad 16 i to się równa A razy B razy C, czyli szukamy tych boków. Jeden bok to był taki, 125/8 razy, jeszcze raz 125/8 razy ten bok C, czyli KL to było 75/4 i to podzielone przez 4R. No nie najlepsze są te, prawda, liczby, no to nie jest tak zaciekawie, no ale cóż poradzić, musimy jakoś sobie poradzić, czyli będziemy tu mnożyć na krzyż, czyli razy 4 to pomnożę, czyli będziemy mieć 7500 R, to się równa i tu jak pomnożymy, będziemy mieć 16 razy 125 razy 125 razy 75. No kalkulator do czegoś nam się tutaj przyda, więc ja tutaj zapiszę tą liczbę. Będzie to oczywiście duża liczba, ale zaraz sobie jakoś poradzimy, prawda? Czyli taka mi wyszła tutaj liczba. I teraz 8 razy 8 to jest 64 razy 4, to jest 256. 16 nam się tutaj skróci, to tu będzie 16. No i obustronnie podzielimy przez 7500. Zatem R będzie się równało. No to spróbujmy naszą liczbę tutaj, tą w liczniku, którą mamy, 875. Tak, końcówka, podzielić przez 7500. Zobaczymy. No wyszło mi tak. 156,25 i to podzielone przez 16. No podzielę może przez 16. No w sumie taki nie najgorszy ten wynik jest. Mogę go zostawić, a mogę w sumie rozszerzyć tak, żeby był ułamek jednak. Chyba wolę to w ułamku zapisać, czyli pomnożę razy 100. I teraz skrócę to chociażby przez, spróbujemy przez 25, czyli 15625 podzielone przez 25. To mamy 625 i 1600 podzielone przez 25 mamy 64. No zostawimy już tak. No i teraz liczymy sobie pole koła, może być na niebiesko, czyli pole koła to jest pi i r kwadrat, czyli 625, 64 i to do kwadratu. No nie są za ciekawe te liczby, no ale co poradzić? 625 razy 625, mamy 390,625 podzielone przez 64 razy 64, no bez kalkulatora byłoby ciężko, 4096 i to jest oczywiście pi. No i ostatecznie pole naszej figury to będzie, tak jak powiedzieliśmy, od pola koła, czyli to przepiszę, co nam tutaj wyszło, taki ułamek, no nie za ciekawy, no ale wyszedł nam. Mamy odjąć pole trójkąta, czyli mamy tutaj 1875/16. No nie za ciekawie się liczy na ułamkach, prawda, ze względu na to, że musimy tutaj używać kalkulatora, jak są duże liczby, prawda? No jakby był taki ułamek łatwy, to by nie było problemu, ale to jest ułamek troszeczkę skomplikowany. Pole trzeba zapisać tylko, że jest jednostka centymetry do kwadratu. Nie bójmy się oczywiście takich dużych liczb, dlatego że kalkulator nam naprawdę przyspiesza tutaj nasze obliczenia, bo gdybyśmy to zaczęli mnożyć pisemnie, zastanawiać się na ułamki zwykłe i tak dalej, byłoby ciężko, czy też na ułamki dziesiętne, trzeba byłoby dużo cyfr po przecinku, a tak to zostawiliśmy sobie to w postaci właśnie ułamków zwykłych. I myślę, że jest bardzo, bardzo przyjemne. Zadanie numer 3. W trójkącie ABC bok BC ma długość 14 cm, a kąt przeciwległy do tego boku ma miarę 120 stopni.
Wiedząc, że stosunek długości pozostałych boków jest równy 3 do 5, obliczyć długość środkowej wychodzącej z wierzchołka A. Specjalnie tutaj nie zaznaczałam, ze względu na to, że chciałam, żebyśmy to zrobili wspólnie. Po pierwsze, mamy podane, że jest jakiś kąt 120 stopni. Bezdyskusyjnie, największy kąt, no tutaj widzimy, tu musi być 120 stopni u mnie, prawda? I teraz, w trójkącie mamy podane, że bok BC ma długość 14 cm, czyli to musi być ten. Prawda? Natomiast tutaj mamy zaznaczone, że ten kąt przeciwległy do tego boku ma miarę 120 stopni, czyli tutaj musi być wierzchołek A wierzchołkiem tego kąta. Wiedząc, że stosunek długości pozostałych boków, czyli jest stosunek tych boków 3 do 5, zatem ten bok, widzimy troszkę krótszy, to będzie 3x, a ten troszeczkę dłuższy to będzie 5x. Żeby wykorzystać podany stosunek w zadaniu, prawda? Boki w stosunku 3 do 5 to nie znaczy, że boki mają długość 3 i 5, tylko że jeden z boków ma 3x, a drugi ma 5x, tylko że nie wiem, ile x wynosi, prawda? Dobrze. Ma policzyć długość środkowej wychodzącej z wierzchołka A. Czyli pierwsza sprawa, to ja muszę tą środkową w ogóle wiedzieć, jak narysować, prawda? Co to jest środkowa? Jest to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Czyli skoro ona ma wychodzić z wierzchołka A, ta środkowa, to ona ma mi ten wierzchołek A łączyć ze środkiem tego boku. Czyli zaznaczmy sobie, że tu niech będzie S i to będzie ta środkowa. Ja środkową nazwę może literką Y, prawda? Czyli ja mam wyznaczyć długość tej środkowej, korzystając z takich danych zawartych w zadaniu. Po pierwsze, zapewne stwierdzamy, że pewnie będziemy musieli tego x-a wyliczyć. No bo jak? Po co jest podany ten stosunek, żeby bok wyliczyć? Zresztą widzimy, że środkowa nam podzieliła ten tutaj wielki trójkąt ABC na dwa mniejsze trójkąty. I teraz popatrzmy. Środkowa jak pada, to ona tutaj dzieli ten bok, prawda? W tym wypadku ten bok najdłuższy na połowę. Czyli tu będzie 7 cm i tu też będzie 7. No i tak. Tego Y musimy wyliczyć, pasowałoby mieć ten bok. Tego Y musimy wyliczyć, ten mamy, no to może pasuje mieć ten bok. Czyli najpierw zastosujemy twierdzenie kosinusów. Zapiszmy może twierdzenie kosinusów dla trójkąta ABC. Dlaczego kosinusów? No bo jest podany kąt 120 stopni. Więc jest jeden z kątów podany, jeden bok. No i stosunki tych dwóch pozostałych boków. Więc idealne podtwierdzenie kosinusów. Twierdzenie kosinusów zaczynamy od tego boku, który leży naprzeciwko kąta, czyli u mnie 14 do kwadratu, to się równa. I to 3x do kwadratu, ten bok dodać, kolejny bok do kwadratu, odjąć dwa razy iloczyn tych boków, czyli 3x razy 5x i razy kosinus 120 stopni. Tak się zdarza dosyć często w trójkątach, że kąt jest 120 stopni, bo wtedy z niego kosinus jest bardzo fajny. No to podnosimy, tu mamy 196, to się równa 9x kwadrat dodać 25x kwadrat minus. Tutaj będziemy mieć 2 razy 3, to jest 6 razy 5, to będzie 30x kwadrat razy. I tutaj mamy ćwiartkę drugą oczywiście, czyli kosinus będzie ujemny, czyli na minusie kosinus 60 stopni. Wystarczy od 180 odjąć 120, wychodzi 60, prawda? No więc zatem mamy 196, to się równa. To jak dodamy, będziemy mieć 34x kwadrat minus 30x kwadrat pomnożone przez minus 1/2, bo jak pamiętamy, kosinus 60 stopni to jest właśnie 1/2. To nam się tutaj skróci, czyli będę miała 196, to się równa 34x kwadrat, dodać i tu będziemy mieć 15x kwadrat. Czyli będziemy mieć 49x kwadrat równa się 196. Podzielimy przez 49, czyli mamy, że, a może tu napiszę, x kwadrat to jest 196 49. Pierwiastkujemy i zapiszemy, że nasze x to będzie 14 siódmych, bo sobie osobno spierwiastkowałam to, osobno to, a to jest po prostu 2. No takie piękne mi wyszło 2, czyli ja w zasadzie na rysunku mogę zaznaczyć, że u mnie to będzie 10 cm, bo skoro tu napisałam jednostki, a tu będzie u mnie 6 cm, prawda? Czyli mamy taki trójkąt o bokach 6 cm, 10 cm i 14 cm. No ale w dalszym ciągu ja nie mam tego Y.
czyli czeka mnie jeszcze następna część zadania, ale jeżeli prowadzisz środkową, to wiesz o tym doskonale, że tu jest kąt. Nie mam kompletnie pojęcia, ile wynosi. Zapiszę alfa. Ale z drugiej strony też jest kąt w tym drugim trójkącie i on będzie, to jest kąt przyległy, czyli 180 minus alfa. Do tej pory jest tak, że zanalizowaliśmy twierdzenie kosinusów dla trójkąta ABC. A teraz zrobimy dokładnie to samo dla tych dwóch małych trójkątów. Czyli też będziemy stosować twierdzenie kosinusów dla trójkąta BSA i dla trójkąta SCA, czyli dla tego trójkąta robimy twierdzenie kosinusów i dlatego. Dlaczego? Zaraz zobaczysz dlaczego. Najpierw zastosujmy, czyli naprzeciwko kąta alfa jest ten bok, czyli 6 do kwadratu, to się równa. 7 do kwadratu, dodać y do kwadratu, odjąć, 2 razy to, razy to, czyli będzie 14y razy kosinus alfa. No ktoś powie, no dwie niewiadome. No oczywiście, że są dwie niewiadome, widać, prawda, że są dwie niewiadome, ale zobaczysz, co nam tutaj fajnego wyjdzie, jak będziemy stosować to twierdzenie dla tego trójkąta i jeszcze dla drugiego. Ale najpierw może zacznijmy od tego, czyli mamy tak, 36 to się równa 49, dodać y kwadrat minus 14y kosinus alfa. Czyli w zasadzie moglibyśmy sobie teraz policzyć z tego kosinus alfa. No, no bo y jest tu, y byłoby ciężkie, więc przenosimy i mamy 14y kosinus alfa, to się równa. Tu jak przeniesiemy i odejmiemy, to będziemy mieć 13 dodać y kwadrat. Podzielimy przez 14y i dostajemy, że kosinus alfa to się równa 13 dodać y kwadrat podzielone przez 14y. No, w zasadzie to ja nie pytałam o kosinus alfa, nie? Ale w tym trójkącie, jak będziemy stosować twierdzenie kosinusów, też wyjdzie kosinus alfa i wtedy podstawimy. No dobra, czyli robimy teraz twierdzenie kosinusów dla tego drugiego trójkąta. Oczywiście zaczynamy od tego boku, czyli 10 do kwadratu równa się 7 do kwadratu, dodać y do kwadratu minus, znowu będzie 2 razy 7 razy y, czyli 14y razy kosinus i będzie 180 stopni minus alfa. Skoro tak, to popatrz, tutaj mamy 100, to się równa 49 plus y kwadrat minus 14y razy, i teraz 180 minus alfa. Jeżeli ja na moim rysunku widzę, że kąt alfa jest ostry, to znaczy, że 180 stopni minus alfa to będzie rozwarty druga ćwiartka. Czyli stosując wzory redukcyjne otrzymamy minus kosinus alfa. Dzięki czemu to przerzucę, to będę miała tutaj 51 może, to się równa y kwadrat minus 14y razy minus kosinus alfa, czyli napiszę plus 14y razy kosinus alfa. I teraz mogłabym pod tego kosinusa podstawić to, co mi tutaj wyszło wcześniej. Można byłoby też inaczej, ale już tak zaczęłam, to już niech będzie. Czyli 51 to się równa y kwadrat, dodać 14y razy i to podstawiam. 13 dodać y kwadrat podzielone przez 14y. To mi się oczywiście z tym skasuje i będę miała, że 51 to się równa y kwadrat, dodać 13, dodać y kwadrat. Jak przerzucimy sobie odpowiednio, to jak odejmiemy tutaj sobie 13, to będziemy mieć 38, to się równa 2y kwadrat, podzielę przez 2 i mam, że y kwadrat to jest 19, jak spierwiastkujemy y, to się równa pierwiastek z 19. Oczywiście były jednostki, więc zapiszemy na końcu, że to było wyrażone, ma być w centymetrach, bo tak było na samym początku, czyli długość tej środkowej wynosi pierwiastek z 19 cm. Popatrz, takie fajne zadanie, w którym w zasadzie 3 razy stosowaliśmy jedno i to samo twierdzenie, twierdzenie kosinusów, ale za pierwszym razem to twierdzenie kosinusów dało nam konkretną informację, konkretne boki, prawda, liczbami, 6, 10 cm. Natomiast tutaj te dwa twierdzenia kosinusów były do siebie bardzo podobne, ponieważ był ten człon minus 14y kosinus alfa i tutaj było minus 14y kosinus 180 stopni minus alfa. I tak naprawdę przez to, że to są te podobne człony, one nam się tutaj w odpowiednim momencie skróciły, no i wyszła nam długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka. Zadanie czwarte. W trójkącie ABC kąt przy wierzchołku C ma miarę 60 stopni. Natomiast przy wierzchołku B jest kątem prostym. Zaznaczyłam tutaj na rysunku. Odcinek AD jest środkową trójkąta.
oraz BD ma 2 cm. Oblicz stosunki obwodów i pól trójkątów ADC i ABD. Zaznaczyłam tutaj stosunek pól i stosunek obwodów. Mam policzyć stosunek pól tych trójkątów i tych obwodów. Oczywiście mam na myśli te trójkąty, które tutaj widzimy. Może zaczniemy od tych pól, bo zobaczysz, że będzie tak fajnie i ciekawie bardzo. Po pierwsze, skoro BD wynosi 2, to zaznaczmy na rysunku, i skoro AD to jest środkowa, to środkowa dzieli nam ten bok na dwie równe części, prawda? Bo ona łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Czyli jak tu jest 2, to tutaj też musi być 2. Dalej, widzimy, że ten trójkąt to jest nie byle jaki trójkąt, ten cały nasz, bo to jest trójkąt, który ma takie kąty 90 stopni, 60 stopni i tu będzie 30 stopni. A więc w zasadzie moglibyśmy od razu policzyć sobie na podstawie tego trójkąta charakterystycznego 30, 60, 90 stopni, policzyć sobie pozostałe boki tego trójkąta. Otóż tak się składa, myślę, że pamiętasz, że naprzeciwko 30 stopni leżał bok długości x, ja tak zapiszę. Naprzeciwko 60 stopni leży bok długości x pierwiastka z 3. I naprzeciwko kąta prostego leży bok długości 2x. Czyli nasze x, jak widzimy, to jest po prostu 4. No to jest 2 i 2, nie? Czyli 4. Nasze 2x to będzie 8, a nasze x pierwiastka z 3 to będą 4 pierwiastki z 3. No to nam dużo daje, bo popatrz, jest to trójkąt prostokątny, ten ABC, czyli to jest wysokością tego trójkąta. A popatrz, co my mamy. Pole trójkąta, może zacznijmy od tego, pole trójkąta ADC to się równa. Czyli ten trójkąt ADC, jak widzimy, możemy użyć standardowego wzoru na pole, prawda? Czyli to będzie jedna, druga razy podstawa, tylko uwaga, ja nie biorę byle jaką podstawę, ja biorę nie tą ósemkę. Chociaż mogłabym też użyć innego wzoru na pole, ale już wezmę ten, biorę tą podstawę, czyli dwójkę i razy, i na tą dwójeczkę tutaj, prawda, na ten bok o długości 2, spada wysokość ta, która wynosi 4 pierwiastki z 3. No bo tu jest kąt prosty, bo to jest trójkąt rozwartokątny, czyli ta wysokość spada na przedłużenie tego boku. No więc jak skrócę, to będą 4 pierwiastki z 3. No a z kolei pole trójkąta naszego ABD, czyli tego tu widzimy, ABD, to będzie znowu jedna, druga razy. I znowu bierzemy tą podstawę, czyli też 2. I znowu wysokość, tutaj już idealnie widać, że to są 4 pierwiastki z 3. To się skróci, wychodzi 4 pierwiastek z 3. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że te trójkąty mają takie same pole. Czyli ja teraz zapiszę wniosek, że pole trójkąta ADC do pola trójkąta ABC po prostu ten stosunek to jest 1 do 1, prawda? Czyli ten stosunek po prostu wynosi 1. Czy też 4 pierwiastki z 3 do 4 pierwiastków z 3, co i tak wynosi 1, bo te pola są równe. No to z polami jest ok. Najgorzej, myślę, będzie tutaj teraz z obwodami. Dlaczego z obwodami, z ich stosunkiem? Dlatego, że nie mamy jednego boku, prawda? Ten bok tutaj, ja go zaznaczę taką falowaną linią, to jest bok AD, ta środkowa, i to jest bok wspólny dla tego trójkąta i dla tego trójkąta, więc ten bok zaznaczmy sobie, niech będzie długości Y. I ten bok, z czego możemy policzyć? Mamy różne możliwości, bo to jest trójkąt piękny. Możemy stwierdzenia Pitagorasa to policzyć tego Y i myślę, że będzie najszybciej, ale możemy też policzyć Y stwierdzenia kosinusów. Może zastosujmy twierdzenie kosinusów, żeby sobie je utrwalić, dla trójkąta ADC i mamy Y kwadrat, to się równa. 2 kwadrat dodać 8 kwadrat minus 2 razy 2 razy 8, i razy kosinus 60 stopni. Czyli Y kwadrat to się równa 4, dodać 64 minus, tu mamy 4 razy 8, 32, kosinus 60 stopni to 1 druga. Czyli mamy Y kwadrat równa się 68 minus, i tutaj będziemy mieć 16, czyli Y kwadrat to się będzie równało 52. No to teraz jak to oczywiście spierwiastkujemy, no to będziemy mieć pierwiastek z 52, a 52 to jest 4 razy 13, czyli mamy 2 pierwiastki z 13. Oczywiście wyrażone tutaj w centymetrach, prawda? Wszystko. Dobra, ale nas interesuje znowu obwód. Czyli teraz zapiszmy sobie obwód trójkąta najpierw ADC. ADC, czyli tego na dole, tutaj mamy tak 2, dodać 8, to od razu 10, dodać 2 pierwiastki z 13. Natomiast teraz mamy obwód trójkąta i teraz mamy trójkąta tego gorszego, czyli ABD. No gorszy dlatego, że widzisz, tu mamy różne pierwiastki, czyli będzie tak 2 dodać 4.
4 pierwiastki z 3 i dodać nasz y, czyli 2 pierwiastki z 13. No i jest taki problem, bo teraz musimy ten stosunek obwodów policzyć. Ja może tutaj zacznę, będę pisała. Ten stosunek obwodów, czyli obwód trójkąta ADC do obwodu trójkąta ABD, to się równa. I teraz będziemy mieć 10 dodać 2 pierwiastki z 13 podzielone przez 2 dodać 4 pierwiastki z 3 dodać 2 pierwiastki z 13. No i tutaj możemy zauważyć oczywiście, że zarówno licznik, jak i mianownik dzieli się przez 2, więc podzielmy sobie i będziemy mieć 5 dodać pierwiastek z 13 podzielone przez 1 dodać 2 pierwiastki z 3 dodać pierwiastek z 13. Jak widzisz, tutaj będziemy chcieli usunąć niewymierność. Oczywiście, taki wynik jest ok, ale no, dążymy do tego, żeby ten wynik był taki jak najpiękniejszy, czyli żeby pierwiastek z mianownika zniknął. Tak się składa, że są dwa pierwiastki. I żeby teraz pozbyć się tych pierwiastków w mianowniku, będziemy musieli dwa razy usunąć niewymierność. Po pierwsze, ja widzisz, tutaj wzięłam, otoczyłam to w pętelkę, ponieważ potraktujemy to jako, ten składnik potraktujemy ze wzoru skróconego mnożenia jako A, a ten jako B. I mamy A dodać B, czyli mnożymy przez liczbę sprzężoną do tego A dodać B. Ja tutaj może napiszę, żeby mniej miejsca mi to zajęło. Czyli będę mnożyła przez 1 minus 2 pierwiastki z 3 minus pierwiastek z 13 i na dole 1 minus i w nawiasie 2 pierwiastki z 3 dodać pierwiastek z 13. Tak specjalnie zrobiłam, dlatego że u góry będę chciała już wymnożyć każdy z każdym, a na dole zastosować wzór skróconego mnożenia. Czyli u góry, czyli w liczniku wymnażam z 5, czyli będę miała 5 minus 10 pierwiastków z 3 minus 5 pierwiastków z 13 i teraz plus pierwiastek z 13, czyli będzie plus pierwiastek z 13 i tu będzie minus 2 pierwiastki z 39 będziemy mieć i minus 13 będziemy mieć, natomiast w mianowniku będzie wzór A kwadrat minus B kwadrat, czyli 1 odjąć, otwieram nawias i B kwadrat. Ale to jest skomplikowane, czyli w tym B, jak podnoszę do kwadratu, też stosuję wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy tak, 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, to będzie 4 razy 3, 12. Dodać podwojony pierwszy razy drugi wyraz, czyli 4 pierwiastki z 39 i dodać 13, bo to jest ten drugi wyraz do kwadratu. No i to się równa. I dalej będziemy to sobie kontynuować, czyli górę, no lekko sobie poredukujemy, co się da. Można najpierw liczby 5 minus 13 to jest minus 8, dalej mamy pierwiastki z 3, no to mamy tylko tutaj minus 10 pierwiastków z 3, dalej mamy minus 4 pierwiastki z 13 i minus 2 pierwiastki z 39. Natomiast na dole mamy tak, tu mamy 25, 1 minus 25 to jest minus 24 i minus 4 pierwiastki z 39. Widzimy, że licznik i mianownik podzieli się przez minus 2, więc dzielmy. Czyli tu będzie 4 dodać 5 pierwiastków z 3, dodać 2 pierwiastki z 13 i dodać pierwiastek z 39. Podzielone przez. I tutaj przez 2 to będziemy mieć 12, oczywiście na minusie, prawda? Dzielimy, więc dlatego jest na plusie. I dodać 2 pierwiastki z 39. I teraz trzeba jeszcze raz usunąć niewymierność. Ja może kolorem zapiszę, czyli mnożymy przez 12 minus 2 pierwiastki z 39. Na dole 12 minus 2 pierwiastki z 39. Czyli to się równa, kontynuujmy. Tutaj będziemy musieli wszystko mnożyć, więc najpierw może przez 12 mnożymy. 4 razy 12 to 48. Dalej mamy plus 60 pierwiastka z 3. Dalej mamy plus 24 pierwiastka z 13 i plus 12 pierwiastka z 39. Dobra, teraz mnożymy przez minus 2 pierwiastki z 39, czyli będzie minus 8 pierwiastków z 39. Dalej będzie problem, bo mamy minus 10 razy i tu mamy 3 razy 39. No to tak, 39 rozbijemy jako 3 razy 13 i będziemy mieć dwie trójki, które pomnożone dają dziewiątkę, a jak się sprywiastkuje, to wyjdzie 3 i będą pierwiastki z 13. Analogiczne rozumowanie tutaj dalej mamy tak, minus 4 razy i tu mamy 13 i tu mamy 39, to jest 3 razy 13, czyli będziemy mieć 13 pierwiastka z 3
I na końcu mamy minus 2 razy 39. No te pierwiastki akurat są takie idealne. I na dole mamy znowu wzór skróconego mnożenia. A kwadrat minus B kwadrat, czyli 12 do kwadratu to jest 144 minus. I ten drugi składnik do kwadratu to mamy 4 razy 39. No to teraz to się równa, kreska ułamkowa i szukamy wyrazów podobnych. Będziemy sobie od razu mnożyć, czyli tak. Najpierw może pomnożymy, żeby nam tutaj nie zagmatwało tych naszych obliczeń. Czyli ja to przepiszę, ten początek jednak, żeby nam to ładnie wszystko wyglądało. Co się da, no to moglibyśmy od razu, ale to może zrobimy wszystko w jednej linijce. Tu mamy minus 30 pierwiastków z 13, minus 52 pierwiastki z 3 i minus tu będziemy mieć 78. I na dole będziemy mieć 144 minus, tu będzie mieć 120 plus 36, czyli 156, czyli będzie minus 12 będziemy mieć. No to skoro tak, można czerwono już będę pisała, ładnie końcówka, czyli teraz 48 minus 78 to jest minus 30, dalej 60 pierwiastka z 3 i minus 3, mamy pierwiastka z 3 tutaj też, czyli plus będziemy mieć 8 pierwiastka z 3, dalej pierwiastki z 13 mamy tu i tu, czyli 24 minus 30 to mamy minus 6 pierwiastka z 13 i mamy jeszcze tutaj plus 4 pierwiastki z 39 podzielone przez minus 12. To się równa. Widzimy, że licznik i mianownik nam się podzieli, no niestety tylko i wyłącznie przez 2, nawet na minusie. Czyli będziemy od razu może zmieniać znaki, bo odpowiednio będziemy dzielić. Czyli będzie 15 minus 4 pierwiastki z 3 plus 3 pierwiastki z 13 i minus 2 pierwiastki z 39 i to podzielone przez 6. Bardzo trudne obliczenia na końcu z usuwaniem niewymierności. Więc w zasadzie geometria nie była tak skomplikowana, jak ta końcówka z usuwaniem niewymierności, na którą musisz zwrócić uwagę pewnie nie jeden raz. Zadanie numer 5. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC ma taką samą długość jak BC, co widać na naszym rysunku. Na ramieniu AC tego trójkąta wybrano punkt M, ale M nie może nam się pokryć z wierzchołkiem A ani z wierzchołkiem C. A na ramieniu BC wybrano taki punkt N w taki sposób, że AN jest równe CN, jeżeli chodzi o długość. Przez punkty M i N poprowadzono proste prostopadłe do podstawy tego trójkąta, które wyznaczają na niej punkty S i T. Udowodnij, że długość ST to jest 1/2 z długości AB. Oczywiście tutaj przygotowałam rysunek, zapisałam to, co jest w treści ważne, ale jeszcze nie wszystko, dlatego że na tym rysunku musimy sobie zaznaczyć, że odmierzono na boku AC, sobie odmierzono odcinek AM, więc gdzieś ten punkt M muszę obrać, niech będzie tu punkt M i ja oznaczę, że to jest nasza długość X, prawda? No bo skoro jest podane, że AM jest równe CN, no to pasuje mi jeszcze N oznaczyć. Tutaj będzie N i to też będzie X. Ja już w zasadzie mogę przeprowadzać nasz dowód, czyli muszę zapisać w dowodzie, że AM to jest to samo co CN i ja sobie to oznaczyłam X-em. Skoro tak, wiem, że ten trójkąt jest równoramienny, to z kolei odcinek MC to jest to samo co NB, a zapiszmy sobie Y, czyli od M do C Y i od B do N też Y. No niech będzie, ale jeszcze bardzo ważna rzecz, że poprowadzimy proste prostopadłe do podstawy, czyli ja prowadzę tutaj prostą prostopadłą do podstawy, w zasadzie tylko jej kawałeczek, który mi jest potrzebny i tak samo tutaj ten kawałek, który jest mi potrzebny, żeby ten rysunek nam się tutaj nie zaburzył, wystarczy, że poprowadzę ten kawałeczek, zaznaczę kąt prosty i tutaj też zaznaczę kąt prosty. I jest podane w treści, że tutaj musi być punkt S, a tu niech będzie punkt T. Nie ma to znaczenia, z której strony jak zapiszę, ale to jeszcze w założeniu muszę dopisać, że ja mam podane w treści, że odcinek MS jest prostopadły do AB, jak widzimy, MS prostopadły do AB i z kolei odcinek NT jest prostopadły do AB. Tam mam napisane, że prostą prowadzę prostopadłą, ale w zasadzie przecież odcinek jest częścią prostej, więc wystarczy, że tak zapiszemy to jeszcze w założeniu. Natomiast teraz przechodzimy do dalszej części dowodu. Po pierwsze, ja poprowadziłam wysokość, dlatego że tutaj już widzę, że tu jest kąt prosty, prawda? I tutaj też jest kąt prosty, więc jakieś trójkąty podobne. Ale zanim to, wysokość dzieli podstawę na połowę.
No, niech będzie, że ta wysokość jest zrzutowana tutaj w punkcie P i ja wiem, że od A do P to jest to samo, co od P do B, a nazwiemy sobie jakąś małą literką T. Czyli zapiszmy to w dowodzie, że AP to jest u mnie to samo, co PB i to jest jakaś literka u mnie T. Skoro tak, to teraz pasuje wykorzystać fakt, że mamy tutaj takie malutkie trójkąty, ja je zaznaczę, jeden jest mniejszy, drugi większy, to są trójkąty czerwone i one są odpowiednio podobne do trójkątów tych prostokątnych. Żeby to ładnie było widać, to ja po jednej stronie napiszę jedno podobieństwo, po drugiej drugie. Czyli trójkąt ASM podobny ASN do trójkąta APC. APC. Nie muszę tłumaczyć, to jest kwestia cechy kąt. Widzimy, że kąt prosty mają, kąt wspólny mają, bo to te trzecie kąty też muszą być równe. I z drugiej strony trójkąt TBN jest podobny do trójkąta TBN, do trójkąta PBC. Czyli ten czerwony do tego, do tej połowy tego trójkąta ABC. Z tej strony, żeby było lepiej widać PBC. I teraz oczywiście też na mocy cechy kąt. Skoro tak, no to skoro są podobne, to ja mogę zapisać odpowiedni stosunek boków. Czyli mój w tym małym trójkącie najpierw bierzemy mój x do tego całego, czyli x plus y, ma się tak jak moje AS. No i to AS można nazwę sobie A, a z kolei będzie mi potrzebne BT, czyli małe b. Czyli ma się tak jak A do naszego T. No to z drugiej strony mamy z kolei y do x plus y, czyli ten bok do tego boku, ma się tak jak b do z kolei tak samo t. Mnożąc na krzyż mam tak, że a razy x plus y równa się xt. Jak podzielę przez nawias, to mam xt nad x plus y. Teraz tutaj mnożę na krzyż i mam taką zależność. Znowu dzielę przez nawias i mam, że b to jest yt nad x plus y. Po co ja to zrobiłam? Bo popatrz, moje a i b, one troszkę jest podobne, tutaj mianowniki ma wspólne, nie? No to może policzmy dalej a plus b, zobaczysz, do czego to będzie potrzebne. No dodajmy, czyli xt nad x plus y, dodać yt nad x plus y. To się równa, już wspólny mianownik jest, więc ja się nim nie przejmuję. A tu widzę, że mogę wyciągnąć te przed nawias i będę miała x plus y. I popatrz, co mi się stało. X plus y z x plus y mi się skasuje. Czyli wniosek z tego, że moje a plus b wyszło mi równe t. Skoro tak, popatrz, moje a plus b wyszło równe t, to znaczy, że od s do t, już teraz przechodzimy może tak jak prosili, prawda, w tezie, od s do t będziemy mieć tak, 2t, bo podstawa to jest 2t, odjąć te dwa odcinki, czyli ja napiszę tak, od 2t odjąć, to moje a plus b. Jeszcze raz, 2t i odejmuję ten kawałek i ten i wychodzi mi ten odcinek od s do t. Czyli będę miała od 2t odjąć t. Czyli po prostu to jest równe t. Zatem popatrzmy jeszcze raz, nasze ab, czyli podstawa, nasza podstawa AB ma długość 2T. Czyli jeżeli tu nam wyszło T, a tu jest 2T, to ja już z tego mogę prosto wywnioskować, że odcinek ST jest 1/2 z podstawy. No bo skoro, tu oczywiście mam na myśli tej długości, skoro podstawa ma długość 2T, a odcinek ST ma długość T, no to ten odcinek ST ma długość 2 razy krótszą niż podstawa. Co oczywiście kończy mój dowód. Dowody są trudne, ale tak naprawdę patrząc na ten dowód, on nie jest długi. My robiliśmy wcześniejsze zadania dużo dłuższe od tego dowodu. One są tylko trudne, żeby ładnie zapisać i żeby to wnioskowanie matematyczne było, prawda? Żeby z jednej informacji wnioskować kolejną i z tej kolejnej kolejną i tak dalej. I czasem łączyć te różne zależności w jedność i po prostu wychodzi nam później udowodniona teza. To jest trudne, ale to wymaga naprawdę wprawy i też tego błysku matematycznego. Nie każdy umie dowodzić. Ja chciałam Ci pokazać, jaka planimetria z jednej strony jest ciekawa, bardzo ciekawa, ale chciałam Ci też pokazać na tym spotkaniu, jaka planimetria jest trudna. Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. Bardzo się cieszę, że oglądałeś razem ze mną tą lekcję. Zapraszam Cię już na kolejne spotkanie z planimetrią, już na kolejne spotkanie ze mną. A tymczasem oczywiście odwiedź moją stronę internetową www.aikawa.pl. Do zobaczenia.